Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ugly to Beauty. Dzisiaj na panel bierzemy sobie sinkę od Agi 3435. Zachowa jej afroamerykańską urodę. Okej, postaram się. Zobaczymy, jak ona wygląda w kasie. No i mamy cię. Jesteś spoko. Nie wyglądasz aż tak jakoś megaśnie źle, ale też nie jest najlepiej. Dobra, ja chciałam dzisiaj zrobić simkę bez modów, także zaczynamy robić simkę bez modów, oczywiście. O Boże, co to ma być? Masakra. Powiem wam szczerze, że może być ciężko. Bo nie dość, że muszę zmienić ją na ładną, to jeszcze musi mieć ona zachowaną afroamerykańską urodę. Więc no, może być ciężko. Tym bardziej, że ja w sumie chyba nigdy takich simek nie robiłam. Ale słuchajcie, no co, no spróbujemy, nie? Te usta takie duże, ale no, afroamerykanki mają duże usta i duże tyłki, nie? Nos trochę, bo nosy też mają chyba szerokie, nie? Z tymi oczami to chyba trochę przesadziłam. I z ustami też za duże są. No i nie wiem, co z tym nosem, kurczę. Coś takiego? Oni mają takie szerokie nosy, nie? No dobra, chyba na tą chwilę jest okej. Brewki ma ładne, nie będę jej zmieniać. Oczka mam brązowe, to spoko. Teraz wybiorę jej jakąś afroamerykańską fryzurę, no bo nie zrobimy jej prostych włosów, przecież nie. Ewentualnie coś takiego możemy jej zrobić. Ale od razu sobie wiecie, o jakiej fryzurze pomyślałam. Czekajcie... O tej. Nie o tej. Ale ta też jest spoko w sumie. Ja sobie pomyślałam o tej fryzurze. Co prawda to są loki, to nie są jakieś tam ten... Ale a ta też jest spoko. I w tej ładnie wyglądasz nawet. Ta już była niedawno ostatnio. To też jest spoko fryzura. Ale nie, mi się podoba, słuchajcie, w tych włosach. Bardzo. Nie wiem, ładną ma twarz po prostu. Wkurza mnie to, że to tu jest i ja tego nie lubię bardzo. Dobra. Twarz mamy gotową chyba. Teraz zrobimy jej ciało. Nie zrobimy cię taką wysportowaną. Zdejmiemy ci te ubranka. No i trzeba tu obejrzeć, jak ty wyglądasz. No, chudzielec trochę jesteś jakby taki. No i dobra, chyba jest okej. Chyba tak mi się ona podoba. Może troszkę szersze biodra jej zrobię i większe uda jeszcze. Może jej dam jakąś sukienkę fajną.
No dobrze, kochani, jestem. Tak wygląda nasza Mavis. Roof, nie wiem, Mavis, Mavis, nie wiem jak to wymawiać. Taki delikatny ma makijaż. W sumie tu ma tylko usta. O Boże, coś mi się z myszką dzieje, sorki. Usta, no trochę tam jakiegoś cienia ma, ale nie za dużo. Taką prześliczną sukienkę i dam. Ona jest ona mi się tak podoba, ja nie mogę po prostu. No, taką delikatną, fajną, zwiewną. Chyba bateria mi w myszce pada coś. Dobra, wizytowy. Ona mi wyskoczyła w tym stroju. Już nie pamiętam, czy miała tą samą, ten sam kolor tej sukienki, czy nie. W każdym razie stwierdziłam, że jej zostawię, tylko zmieniłam buty i dodałam naszyjnik. No, coś tam jej zmieniłam z nogami chyba. No i bardzo fajnie wygląda, moim zdaniem. Inna fryzurka, inny makijaż, mocniejszy troszkę. No i to właśnie tak ona się prezentuje. Teraz sportowy. Bluza, spodnie w kwiatuszki i buciki. Troszkę jeszcze nogi zmniejszymy, bo ogólnie też ci Afroamerykanie mają duże stopy. Tak mi się wydaje. No, fryzurkę ma tą samą, co w codziennym, bo tak wygodnie, spięta i w ogóle spięte włosy najwygodniej. Do spania dałam jej taką zwykłą bluzkę z długim rękawem i gatki szare i tyle. Boże, dziewczyno, gdzie ty z makijażem do spania? O, tak o wiele lepiej. No, teraz na imprezkę. Taka ombre bluzeczka, spodnie, buty, no tak na zwyklaka. Nie chciałam jej dawać sukienki żadnej, bo ma w sumie w stroju codziennym. No i taki mocniejszy makijaż. No i też fryzurka oczywiście zmieniona. Następna rzecz to do pływania. Do pływania taki strój z palemkami. Bardzo mi do niej pasuje. I okularki jakieś takie z czerwonym akcentem. No i na nosek krem, żeby się nie spalić. Na gorącą pogodę ma też przepiękną sukienkę. Ona mi się tak trochę z Indiami kojarzy, bo tutaj te słonie są i w ogóle, ale dobra, możemy przymknąć oko, niech to będzie afroamerykańska sukienka. Japonki i tyle. Tutaj ma ona tylko, jak on się nazywa, eyeliner i pomadkę. Też jej dałam takie włoski. Fajnie wyglądają, pasują jej. W ogóle jej pasują spięte włosy, które odkrywają jej całą twarz, bo jak na przykład ma, tu nie jeszcze, ale tu wygląda tak nie za ciekawie, powiem wam szczerze, ale chciałam jej dać tą fryzurę, bo już nie miałam pomysłu, jaką inną mogłabym jej dać, więc dam jej tamtą. No, na gorącą pogodę wygląda tak, prześliczna, a na zimną pogodę tak, na niebiesko, buciki, spodnie, kurteczka, wiecie, jak już mówiłam, robi się coraz cieplej, nie trzeba się grubo ubierać. No, ale ona postanowiła sobie jeszcze ubrać do tego wszystkiego czapkę, która będzie się pięknie wpasowywać w całą stylizację, do tego niebieski makijaż i jakaś tam brązowa pomadka. No dobrze, teraz porównajmy ją z tą Silką. No jest różnica, moi drodzy, jest różnica. Fajnie, podoba mi się. Znaczy, ta mi się podoba. Spoko jest. Tak możecie sobie przypatrzeć się, jakie są różnice. Także tak. Myślę, że teraz Mavis będzie szczęśliwsza, wyglądając tak, niż tak jak wyglądała wcześniej. Może ona chciała być dowcipniejszym. No to nieźle. Dobrze. To co? Ja będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że Simka wam się podoba. Oczywiście ja ją udostępnię w swojej galerii. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa, pa!